Pani, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy razem z kapłanami tu obecnymi, że jesteście w takiej wielkiej liczbie i rzeczywiście będziemy przeżywali dzisiaj niesamowite rzeczy. Ewangelia świętego Jana pokazuje nam dzisiaj moment znalezienia płócien poranek wielkanocny w pustym grobie. A więc zauważcie, że zdenerwowana Maria Magdalena informuje apostołów, że chyba wykradli ciało. Reaguje dwóch apostołów, przynajmniej święty Jan opisuje o dwóch apostołach, o Szymonie Piotrze i o tym drugim apostole, ów drugi uczeń, najbardziej umiłowany przez Ojca, który jest przez Jezusa, który cztery razy jest wymieniony w tym malutkim fragmencie Ewangelii. Kto to jest ten ów drugi uczeń, a z cztery razy wymieniony przez świętego Jana, piszącego tą Ewangelię? To jest właśnie święty Jan. On jest świadkiem razem z Piotrem znalezienia tych płócien i stąd też on w swojej Ewangelii nigdy nie wymienia imię Jan. Zawsze wymienia ów drugi uczeń, najbardziej umiłowany przez Pana. Bo on jako najmłodszy w chwili śmierci Pana Jezusa uważał, że Pan Jezus go bardzo miłuje. Zresztą podchodził do Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Piotr go podpuścił i powiedział, idź zapytaj się, kto go zdradzi. Bo on mówi o zdradzie. Święty Jan podeszedł, położył sobie na Panu Jezusowi piersiach głowę. Mistrzu, kto cię zdradzi? Judasz mnie zdradzi. A więc widzimy, że on uważa, że on jest najbardziej umiłowanym uczniem. Pan Jezus oczywiście kochał wszystkich. Kochał apostołów jednakowo, kochał również nas jednakowo, no ale on jako najmłodszy wśród grona apostołów, zresztą bardzo ciągle dyskutujących, uważał, że jest najdelikatniejszy, no i rzeczywiście umarł jako jedyny umarł tą śmiercią naturalną, bo wszyscy apostołowie zostali ponieśli śmierć męczeńską. Więc wiemy, że ten ów drugi uczeń, jak zawsze usłyszymy w Ewangelii świętego Jana, to jest święty Jan i on drobiazgowo opisuje, zauważcie, że obaj się dowiadują, że biegną szybko, że święty Jan jest że on jest pierwszy przy grobie, że czeka na Piotra. Piotr zobaczył, razem weszli i zobaczyli płótna opadnięte, bandaże nienaruszone, a chusta, która była na jego głowie, leży osobno, opadnięta, zwinięta. A więc zobaczyli płótna. Ja dzisiaj powiem o czterech najważniejszych płótnach. Było ich prawie 13, niektórzy mówią nawet 14. Ale pierwsze płótno to jest to płótno pogrzebowe, które zostało zawinięte ciało Pana Jezusa. Płótno. Pana Jezusa zdjęto z krzyża, położono go na plecach, na tej części całunu. Wszystkie rany, które miał, odbiły się tutaj. Zauważcie, tą częścią zasłonięto przód i nie dziwnego, że na tej stronie jest przód Pana Jezusa. Pana Jezusa zdjęto z krzyża bardzo zakrwawionego, spuchniętego, poranionego, spoconego. Nie umyto go, bo się śpieszono z pogrzebem, ale go namaszczono. I Józef z Arymatei, który organizował pogrzeb Pana Jezusa, on oddał swoje prześcieradło, które przygotował dla siebie na pogrzeb. Józef z Arymatei oddał swój grób, w którym nikt nie był pochowany, a który został kupiony w kotlinie Golgoty. I Józef z Arymatei z Nikodemem kupili 100 funtów, czyli 33 kg miry i aloesu, oliwy pachnącej, neutralizującej zapachy człowieka zmarłego. I to są takie trzy słoiki 10-kilogramowe, troszkę więcej 10-kilogramowe. Oliwy gęstej, ciężkiej, ale przepięknie pachnącej. Czasami to był również proszek, ale tą oliwę, moi kochani, namaszczono te rany Pana Jezusa z przodu i z tyłu. Położono go na plecach.
tą częścią zasłonięto przód, zwinięto z jednej strony i z drugiej strony i zawinięto bandażami, żeby się nie odkrywało. Bandaże były takie 25-metrowe, ale używano wtedy, moi kochani, przy bogatych ludziach, długo zawijano w formie takiej mumii, podnoszono do góry i zawijano w formie sprężynki, ale zdecydowano się, śpiesząc z pogrzebem Pana Jezusa, zrezygnowali z tego pięknego zawinięcia, zabalsamowania pięknego i wykorzystali cztery, ewentualnie pięć bandaży półtora metrowych, zwijając przy ramionach, przy pasie, zawijając drugim bandażem półtorametrowym w zgięciu kolan i przy stopach czwartym bandażem. Tak jest w tych książeczkach, które są pamiątką rekolekcji. I moi kochani, brzydkie zawinięcia, ale szybkie, skuteczne, nie odbijało się. Chcę wspomnieć jeszcze o chuście z Oviedo. Mianowicie, ze względu na szacunek dla głowy, kładziono chustę potną, która miała 55 cm szerokości, 87 cm długości i zawijana była tasiemką u szyi. I tu był akcent na głowie. Gdzie jest głowa? Bo często, moi kochani, jak się tak zrobiło, to nogi, zresztą nawet jeden gościu pożądał, że nogi to jest właśnie głowa, a więc szacunku dla głowy. I teraz ta chusta z Oviedo, ona się znajduje właśnie w starym benedyktyńskim opactwie od V wieku w Oviedo w Hiszpanii. Gdy ją rozłożono 55 cm na 87 cm, to okazuje się, że jest brudna krwią i 71 stycznych plamek krwi przesiąkniętej z twarzy i z włosów Pana Jezusa. Ta chusta na pewno była na głowie Pana Jezusa, bo ma tą samą krew. Jeżeli będziemy mówić o krwi, to się dowiemy, że jest ta sama grupa krwi na całunie i na chuście z Oviedo. A więc jeszcze, moi kochani, dla formalności, całe odbicie Pana Jezusa jest na prawej stronie. Na lewą stronę przesiąkają plamy krwi gęstej przy przebitym boku Chrystusa, tutaj, przy twarzy Pana Jezusa, przy włosach Pana Jezusa i przy stopach Pana Jezusa. To są, moi kochani, intensywne plamy krwi, którym nie przeszkadza nawet ta gęsta oliwa pachnąca, ta krew przesiąka na drugą stronę. I teraz, moi kochani, mamy już trzy płótna. Płótno pogrzebowe, bandaże pogrzebowe, chusta potna, czyli sudarium. I wspomnę teraz pogrzeb Jana Pawła II. Pamiętacie, zanim zamknięto trumnę ze zmarłym Janem Pawłem II, kardynał Dziwisz zasłonił białą chustą twarz papieża i dopiero zamknięto w jego trumnę. Redaktorzy telewizyjni radiowi sprytnie z tego wybrnęli, bo powiedzieli, że przed zamknięciem trumny papież sobie życzył, żeby zakryto jego twarz. Ale dlaczego? Jan Paweł II był fascynantem całunu, był kilkakrotnie przed całunem, modlił się jeszcze 14 miesięcy przed śmiercią, już nie mógł chodzić, mówić. Pojechał do Turynu, rozwinięto całun i on się modlił, kontemplował, płakał. Jest takie sprawozdanie napisane przez jednego z kapłanów, który rzeczywiście mówi o wielkim spotkaniu odchodzącego papieża z Jezusem Chrystusem w całunie turyńskim. Jan Paweł II studiował pogrzeb Pana Jezusa, Żyda z I wieku, doszedł do źródeł, że Żydzi w I wieku i potem w późniejszych do dnia dzisiejszego zasłaniają twarz swoich zmarłych, kładąc na twarze luźno białe chusty na znak, że ten człowiek jest własnością Boga, dla niego świat nie istnieje i dlatego świat zakrywa się białą chustą. I Panu Jezusowi położyli taką białą chustę z bisioru, luźno, która ma 24,5 cm długości, 17,5 cm szerokości. Bisior, najdroższa tkanina w historii tkactwa.
nazywa się złoto morskie albo jedwab morski. Każda kobieta chciałaby mieć taką tkaninę. Dlaczego najdroższa? Bo robi się ze śliny małży morskiej Pina Nobilis, przyszynka szlachetna. Jest to małża, która ma do 90 cm skorupy, chodzi pionowo pod niemorskim, zajada trawę i ją się dobrowolnie pod przymusem otwiera, wyjmuje się 2 metry ślinki, którą się suszy, grepluje i z tego są przepiękne niteczki służące do tkania. Taka jedna niteczka kosztuje do 300 dolarów, a więc nikt jej nie kupi. A więc, moi kochani, to jest niesamowita droga tkanina. W tej chwili się nie robi już tej tkaniny na sposób przemysłowy, ale jedna pani profesor Chiara Vigo na wyspie Świętego Antoniego koło Sardynii ma takich kilka hektarów tej hodowli Pina Nobilis i ona w swojej rodzinie uzyskała z pokolenia na pokolenie proces technologiczny produkcji tego bisionu. Robi około 40 cm tego rocznie, tylko do celów naukowych, za darmo dając uniwersytetom najwięcej, których chcieliby badać, bo mówi, że to jest tkanina woska i jej nie można sprzedawać. Taki jest szacunek tego rodu do tego bisionu. I teraz, moi kochani, ten bisior to jest tkanina bardzo ciekawa, ponieważ odporna jest na ogień, odporna na kwasy, jest bardzo delikatna. Ta malutka, ten welonik 24,5 na 17,5 mieści się w połowie łupinki u orzecha włoskiego. Nie da się na niej malować, dlatego że jest bardzo mięciutka, jest cieplutka, jest właściwie wieczna. W 2002 roku na Uniwersytecie w Nowym Jorku podczas badań okazało się, że bisior ma właściwości kliszy fotograficznej kolorowej, to znaczy reaguje na światło. I może tyle zakończę o tym bisiorze, bo to jest ciekawa tkanina boska, zaraz nam bardzo uderzy po głowie i stąd też o niej tak dużo mówię. I teraz już, moi kochani, kompletuję. Mamy te z tych kilkunastu sztab płótna. Płótno pogrzebowe, bandaże pogrzebowe, sudarion Gusta Potna i weron z Manopello, bo do tej pory istnieje, który był na jego głowie i który leżał osobno opadnięty, zwinięty. I teraz jest zmartwychwstanie. Eksplozja światła. Pan Jezus przenika przez te płótna, pokazuje się już w ciele zmartwychwstałych, tak jak widzimy na ołtarzu. Natomiast eksplozja światła naświetla na tym białym prześcieradle, jak na kliszy fotograficznej, negatyw fotograficzny z krwi, potu, miry i aloesu. Mamy gotowy negatyw fotograficzny. Tylko dopiero go wykorzystano, kiedy powstała fotografia w 1863 roku. Zrobiono pierwsze zdjęcie. Adwokat Segondo Pia, kiedy robił zdjęcie twarzy Pana Jezusa, o mało nie umarł, bo on pierwszy zobaczył ze tego negatywu powstaje pozytywne zdjęcie człowieka z całunu. Ja jeszcze raz przejdę, moi kochani, z tą książeczką, która pokazuje nam, żeby się wytłumaczyć, skąd jest ta druga fotografia na drugiej planszy. A więc z tego negatywu fotograficznego, naświetlonego, żółtego zdjęcia podczas zmartwychwstania powstaje pozytywne zdjęcie Pana Jezusa, odwrotność kolorów, odwrotność stron. Teraz już wiemy, skąd się bierze ta fotografia pozytywna Pana Jezusa na tej drugiej planszy. Mamy to odwrotność pozytywu i odwrotność stron, a więc z tej żółtej twarzy. I ja mówiłem, że jeżeli chcecie, można robić zdjęcia aparatem cyfrowym lub komórką telefoniczną. W funkcji negatywowej wychodzi pozytywne zdjęcie człowieka z całuną. Rodzice dzieciów u pierwszej komunii świętej, którzy byli o godzinie 16, robili pięknie i wychodziło z tego negatywu naświetlonego podczas zmartwychwstania pozytywne zdjęcie funkcji negatywu. I teraz, moi kochani, mamy już to drugie zdjęcie, wiemy skąd ono jest. Ono jest zdjęciem pozytywnym, zrobione z tego negatywu fotograficznego naświetlonego podczas zmartwychwstania. I wiemy, i teraz, moi kochani, już wiemy, że podczas zmartwychwstania eksplozja światła
naświetliła negatyw fotograficzny na całmie turyńskim, ale z martwych powstająca twarz Pana Jezusa przenika welon z manopelo i welon z manopelo, welon z wisioru z tymi swoimi właściwościami naukowymi, o których wspominałem, uwiecznia twarz Pana Jezusa w pierwszej chwili po zmartwychwstaniu. I to jest właśnie welon z manopelo. W skali 1:1 on tak wygląda. Jest to po prostu tkanina, która jest welonem. To samo widać z przodu, to samo widać z tyłu. A więc nie da się namalować. Wygląda jak obraz, a nie jest obrazem. Wygląda jak hologram, a nie jest hologramem. Wygląda jak zdjęcie, a nie jest zdjęcie. Po prostu jest to tkanina, która uwieczniła nam Pana Jezusa w pierwszej chwili po zmartwychwstaniu. I teraz, kochani, mamy to zdjęcie. Ten problem z nami jest od dawna. Jest pisany z okazji świąt wielkanocnych prawie w każdym roku, w każdym porządnym czasopiśmie. I stąd też ci, którzy czytają, a spotkałem po drodze ludzi z poprzedniej parafii, z waszego Ełka, że rzeczywiście czytali już to, ale chcą jeszcze raz usłyszeć na ten temat, ten problem usłyszeć. A więc, moi kochani, zauważcie, twarze Pana Jezusa, tego samego człowieka, różniące się o 1 sekundę. Mianowicie, tak wygląda twarz Pana Jezusa w chwili śmierci, zmartwychwstaje, w pierwszej chwili po zmartwychwstaniu wygląda Pan Jezus tak. I teraz, czy widzicie twarz tego samego człowieka? No tak się wpatrujemy w tej chwili, no trudno zrozumieć. Ale pomogę, moi kochani, żeby to dobrze wyszło. Nauka nazwała całun turyński dużym całunem, a welon z manopelą małym całunem. Nie da się namalować dużego całunu, nie da się namalować małego całunu. Bo to jest welon. Zresztą welon z manopelą nie przyjmuje żadnych farb olejnych. Jest to po prostu welon przeźroczysty. I teraz małym całunem od 30, a nawet 40 lat zajmuje się siostra Wlandina, trapistka niemiecka. Rezyduje w Manopelo, tam gdzie jest wystawiony i można codziennie oglądać to święte płótno małego całunu. Pomaga jej niemiecki jezuita, ojciec Pfeiffer. Oni zauważyli to bardzo szybko, że to są te same, że to jest twarz tego samego człowieka. Zanim zacznę wam pomagać, muszę wspomnieć o jednej słynnej sekcji zwłok Pana Jezusa na podstawie całunu turyńskiego, która została zrobiona na Akademii Medycznej w Londynie w 1970 roku. 23 patologów wysokiej klasy lekarzy zbadało przyczyny śmierci człowieka z całunu. O twarzy Pana Jezusa powiedziano następujące rzeczy. I teraz obserwujemy. Pan Jezus ma spuchnięty czubek nosa, a więc pęknięcie kości chrząstkowej. Zobaczcie, w pierwszej chwili po zmartwychwstaniu jeszcze jest taki bardzo spuchnięty nos. W połowie wysokości nosa jest pęknięte lewe nozdrze. Ono już się goi, ale jest pęknięte wyraźnie, spuchnięte. Spuchnięte są okolice nadbrzuszne. Zobaczcie, brzydkie, zaokrąglone, ale już szycie. Spuchnięta jest warga górna, wyraźnie widać. Spuchnięta jest warga dolna. Spuchnięta jest broda. Zauważcie, ja mówiłem o brodzie wczoraj, że pierwsi malarze ikon w II wieku, malując twarz Pana Jezusa żywo zdartą z całunu turyńskiego, tą spuchniętą brodę odczytali jako gęsty zarost Pana Jezusa. On, jak widzimy, ma delikatniejszy ten zarost. Ale to się będzie u artystów cały czas, z pokolenia na pokolenie, moi kochani, przechodziło, bo pierwsi odczytali gęsty zarost jako ta spuchnięta broda. Jeszcze jest spuchnięty policzek, pęknięcie łuku jarzmowego. Jest jeszcze około 70 innych, ale bym zanudził was, gdybym te wszystkie dewiacje porównywał. Pokazałem tylko te najważniejsze. A więc widzimy już, jak mamy patrzeć. A więc jest to ta sama twarz tego samego uczynka. Ma te same rany. Mało. Siostra Blandina zrobiła superpozycję, nałożyła welon z manopelo na całą turyński.
ja mam, moi kochani, w skali 1 do 1, to jest też w skali do 1, i jak nałożę ten weron z nanopelą na twarz, rzeczywiście się nakłada. Ona to zrobiła bardzo dokładnie. 23 punkty styczne, a więc matematycznie i graficznie jest to twarz tego samego człowieka. To jest niesamowite. Niesamowite. To jest niedokładne rzeczy, bo to, ale moi kochani, w skali 1 do 1 rzeczywiście nam się przepięknie nakładają. Sprawdziłem to. A więc jest już wiadomo. Siostra Blandina dalej bada i zauważyła coś szczególnego. Mianowicie, proszę zauważyć, zauważyła, że Pan Jezus ma asymetrię źrenicy oka. Wszyscy ludzie mają oczy, źrenice na jednej linii, a Pan Jezus ma przesunięte o 3 mm. I to był problem, żeby to wyjaśnić, bo nie będę mówił o weronie z manopelu i o asymetrii źrenicy oka, jeżeli nie będę wiedział, co to jest. Bo najgorzej nie dopowiedzieć tego wszystkiego. I otóż zdarzyła się w 2004 roku taka wspaniała okazja. Na uniwersytecie w Nowym Jorku jeden z profesorów zadał swojemu asystentowi zadanie, aby napisał pracę na temat asymetrii źrenicy oka. On się wziął do roboty. Oni byli, moi kochani, niewierzący, także to jest niezależne od całunu trójńskiego, nie wiadomo, niezależnie od małego całunu. I otóż wtedy zrobiono te sprawy tego rodzaju, że ten młody asystent najpierw wysłał do 396 okulistów z całego świata i poprosił ich, żeby znalazł ludzi, którzy żyją w tej chwili na świecie i mają asymetrię źrenicy oka. Bo jeżeli Pan Jezus był człowiekiem i miał asymetrię źrenicy oka 2000 lat temu, to znaczy, że zdarza się takie zjawisko, że niektórzy ludzie mają tą asymetrię źrenicy oka. I on wyczuł intuicyjnie, jako naukowiec, kazał szukać swoim kolegom, różnym towarzystwom okulistycznym, ludzi, którzy mają asymetrię źrenicy oka. I to oczywiście znaleźli. 18 osób. Wśród tych 18 osób, którzy mają asymetrię źrenicy oka, moi kochani, zostało opisanych. Człowiek, który ma asymetrię źrenicy oka, ma doskonały wzrok. Koniec, człowiek, który ma asymetrię źrenicy oka, ma doskonałą pamięć wzrokową. Człowiek, który ma asymetrię źrenicy oka, ma doskonałą spostrzegalność. Widzi takie detale, których my nie widzimy. Wśród tych 18 osób, czterech jest laureatami Nagrody Nobla z różnych dziedzin. Ośmiu jest kardiochirurgami, którzy robią operacje otwarte przy przeszczepie serca z jednego do drugiego człowieka. Fantastyczna jest statystyka. Ci ludzie, około kilku tysięcy spod noży tych chirurgów, żyją średnio 26 lat i 8 miesięcy. Po nowym sercu. A więc widzimy, że to są ludzie bardzo inteligentni. I moi kochani, dlatego musiałem do rekolekcji o całunie duńskim wsadzić mały całun. Mały całun. I widzimy, moi kochani, że mały całun jest niezwykłym zjawiskiem. Tą twarz nazwano wizerunkiem Chrystusa, nie ręką ludzką uczyniony. Wizerunek Chrystusa, nie ręką ludzką uczyniony. Tą twarz od samego początku nazwano prawdziwe oblicze Chrystusa. Prawdziwe oblicze Chrystusa. Prawdziwe po grecku to znaczy vero. Oblicze po grecku to znaczy nike. A więc co mamy? Weronikę. To nie jest ta święta Weronika z drogi krzyżowej. Ale Pan Jezus tak samo wyglądał przed śmiercią, a wiadomo, że droga krzyżowa była przed śmiercią Pana Jezusa. To było 3 godziny przed śmiercią. On miał tak spuchniętą twarz. A więc to jest właściwie ta sama twarz Weronikę, prawdziwe oblicze Chrystusa. I teraz, moi kochani, warto by powiedzieć o historii, ale o historii nie będę mówił, bo jednak będę musiał powiedzieć co innego. Mamy właściwie dwa elementy,
które mówią nam o zmartwychwstaniu. My, moi kochani, wierzymy w Boga i wierzymy, że po przekroczeniu tajemnicy bariery śmierci spotkamy się z Bogiem. Wierzymy w zmartwychwstanie. To jest nasza wiara. To jest nasza wielkość i nasze bogactwo. Wierzymy. A Bóg nam zostawił, jako że pierwszy zmartwychwstał, dwa znaki. Dziwne znaki, tajemnicze znaki. Mały całun i duży całun. Jednego i drugiego nie da się namalować. Kochani, i na chwilę przerwę, bo teraz powinienem zakończyć. Ale podczas sprzedaży książek kilka osób, 8 pań i 2 panów, zapytało mnie wczoraj i dzisiaj. Na to pytanie muszę odpowiedzieć. Dlatego 10 minut jeszcze potrzebuję. Zakończę oczywiście. Czy ten całun turyński, który jest w Turynie, czy mamy dowody, czy jesteśmy pewni, czy jakieś nauka jakoś nam pomogła, czy ten całun turyński, który jest w Turynie, to jest ten sam całun, który został znaleziony przez świętego Piotra i przez świętego Jana w poranek wielkanocny w grobie pańskim. Ja teraz mogę powiedzieć, że mamy takie dowody. Mamy takie dowody i szkoda było mi ich nie mówić. Niestety przedtem, kiedy nie mówiłem o małym całunie, mówiłem tylko o dowodach w drugi dzień. A teraz muszę te dowody wstawić jeszcze, ale wstawiam tylko w tych rekolekcjach, gdzie mnie ludzie zapytają. A ponieważ wreszcie mnie zapytały, 8 kobiet, 1 mężczyzna, to jest niesamowite, jak kobiety się interesują. A więc, moi kochani, mamy coś niesamowitego. A więc mamy te dowody. W 1976 roku były słynne rekolekcje Jana Pawła II dla naukowców z całego świata. Tam znaleźli się uczeni nie tylko katoliccy, ale również niewierzący, prawosławni, protestanci, Żydzi, muzułmanie. To byli uczeni, których interesowało spotkanie z Ojcem Świętym i jeden z nich w luźnej rozmowie powiedział: Ojcze Święty, pozwól nam zbadać naukowo całun turyński. Ojciec Święty se machnął ręką i powiedział: badajcie se, badajcie se. I moi kochani, było takie wystawienie przez 4 dni i 4 noce całunu turyńskiego. Odkryto go w kaplicy królewskiej katedry turyńskiej. Zapisało się przeszło 100 naukowców różnych wyznań. Napisali reżyserkę, co ich interesuje na całunie, że chcą zobaczyć go z bliska. I bez żadnych asystentów każdy z nich otrzymał 30 minut. Także musieli być dobrze przygotowani do zobaczenia na żywo świętego płótna z grobu pańskiego. I te badania przeszły wszelkie oczekiwania. Jeden geolog, Arthur Miller, niemiecki geolog, interesował się częściami ciała Pana Jezusa, które dotykały ziemi. Wiadomo, że Pan Jezus padał na kolana pod krzyżem. Ma zranione kolana. Wiadomo, że po zdjęciu belki potem upadał na ręce. Wiadomo, że uderzał twarzą o ziemię, padając pod krzyżem. I wiadomo, że na skazanych na śmierć prowadzono na posadach. A więc jego to badano. I wyssał ze struktury całunu mikroskopijne części piasku i skał z tych wskazanych ran. Potem zbadał skład chemiczny. I okazało się, że skład chemiczny minerałów, czyli minimalnych, mikroskopijnych części piasku i skał znalezionych na kolanach, rękach, twarzy i nogach, jest taki sam jak skład chemiczny piasków i skał na ulicach Jerozolimy. A więc ten człowiek został zamordowany na ulicach Jerozolimy i w swoich ranach na nogach, głowie, twarzy, rękach i kolanach przeniósł piaski na całun. Niesamowite. Prymitywne, bardzo prosta intuicja naukowa, ale jak zbliżyła nam całun do Jezusa Chrystusa.
okulista, oczodoły Pana Jezusa. Jutro będziemy modlić się przy twarzy Pana Jezusa. To zobaczycie. Okazuje się, że te kółeczka, na tych kółeczkach są jakieś znaki graficzne. Okazuje się, że Żydzi z różnych względów, moi kochani, tutaj jest bardzo, bardzo szeroko opinia i dyskusja, ja nie będę wspominał tych wszystkich dyskusyjnych spraw, ale w jaki sposób kładli na zamknięte powieki monety obiegowe. I w ten sposób te monety obiegowe, które położono, one się odbiły. Na jednym oku odbiła się moneta dilepton litus. Moneta, którą wbił Poncjusz Piłat, bardzo krótko, od 29 do 34 roku, moneta dla kobiet przeznaczona. Bardzo ciekawa moneta. Dlaczego? Bo Piłat bardzo nienawidził Żydów. Zabijał ich z różnych okazji. Ale on jeszcze chciał ich psychologicznie, psychicznie wykończyć i bił monety dla kobiet, żeby kobiety były niezależne finansowo. Mogły je używać tylko kobiety. A więc, moi kochani, ja dla porównania powiem, że, drogie panie, nasza europejska cywilizacja dała wam portmonetki do kieszeni w drugiej połowie XIX wieku. A Piłat dał Żydówkom 22 tysiące lat temu. Dla Żydów to było nie do pomyślenia, żeby kobieta miała swoje pieniądze. No to było niemożliwe. To było niemożliwe. I oni teraz w 29 roku i w 30 i w 31 wysyłają do Tyberiusza skargę na Piłata. Są dokumenty tych skarg. Dopiero w 34 roku Piłat, otrzymawszy jeszcze przy okazji atrybuty pieniężne, zabronił Piłat, Tyberiusz w Rzymie, otrzymując atrybuty pieniężne, zabronił Piłatowi bić te monety. Ale ta moneta feralna dla kobiet, może nawet szczęśliwa dla kobiet, ona właśnie jest na jednym oku Pana Jezusa. Na drugim oczodole Pana Jezusa jest moneta, która srebrny denar Tyberiusza, czyli tego Cezara, który rządził w tym czasie, kiedy mordowano Pana Jezusa. Ta moneta, już wytłumaczenie tej monety może być łatwiejsze. Józef z Arymatei, bogaty Żyd, który fundował Panu Jezusowi pogrzeb, on handlował Rzymianami. Należał do Sanhedrynu. A więc mógł mieć obiegowe monety srebrne. I on, kiedy zabrakło leptonika kobiecego, położono srebrny denar obiegowy. I teraz te dwie monety świadczą, że ten człowiek został zamordowany w tym czasie, kiedy został zamordowany Pan Jezus. Mamy coś niesamowitego. Moi kochani, i zakończenie już dlatego, że nie chciałbym przedłużyć. Rachunek prawdopodobieństwa. To jest wspaniała matematyka. Znany matematyk, analityk amerykański, wykorzystując prawdopodobne sytuacje, w których prawdopodobnie został Pan Jezus prawdopodobnie zabity, z prawdopodobnych względów zakończył tą pracę analityczną równaniem, że na całunie nie może być nie Jezus jak 1 do 280 miliardów. Prawdopodobieństwo naukowe, że na całunie jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest 280 miliardów. A więc jest to coś niesamowitego. I moi kochani, zakończę się tą wiadomością, że w Bibliotece Całotoryńskiego w Turynie znajduje się wielka biblioteka, 85 tysięcy pozycji naukowych z całego świata w różnych językach, które udowadniają, że odbicie człowieka z Saunu jest odbiciem Jezusa z Nazaretu. Tyle tym paniom i tym panom odpowiedzi. I kończę. Otrzymaliśmy podczas zmartwychwstania Chrystusa dwa niezwykłe znaki. My wierzymy w zmartwychwstanie, wierzymy, że po przekroczeniu tajemniczej bariery śmierci spotkamy się z Panem Bogiem. Ale
jest takie coś bardzo brzydkie i tragiczne. Ale wierzymy, ale moment śmierci uwiecznia stan posiadania. Takie mądre zdanie, bardzo głupie i tragiczne. Moment śmierci kończy czas zasługiwania. I tłumaczę. Ludzie kochają Boga. Są ludzie, którzy kochają Boga i kochają ludzi. I to nieraz kosztuje. Wiara w Boga kosztuje. Trzeba ustępować. Trzeba się szlifować. Wy, małżonkowie, doskonale wiecie, jak wy się wzajemnie szlifujecie. Bo małżeństwo to jest najpiękniejsza szlifiernia do nieba. Bo tam jest szlifowanie się wzajemne. Przecudowne. Przecudowne. Ja pamiętam się, jak mój tato się szlifował z moim mamusią. Mam nadzieję, że są w niebie. A więc, moi kochani, widzimy, że to jest praca nad miłością. Praca nad miłością. I są ludzie, którzy kochają Boga, kochają ludzi. Jeżeli się są blisko Boga, jeżeli się oddalają od Boga, idą do sakramentu pokuty i znowu są blisko Pana Boga. I moment śmierci uwiecznia tą bliskość Boga i do ludzi. I to jest dobrze. I prawdopodobnie każdy z nas blisko jest Pana Boga, bo tutaj jest. Nawet z dziećmi jesteście i moi kochani, razem się modlimy, bo mamy bliskość Pana Boga i nas to interesuje, żeby wzmocnić wiedzę o zmartwychwstaniu i żeby wzmocnić wiedzę o naszej wierze. Ale są ludzie, którzy ani nie kochają Boga, ani nie kochają ludzi. Są z daleka od Boga i moment śmierci uwiecznia to oddalenie od Boga. I to już jest tragiczne. Dlatego, moi kochani, prośmy Pana Boga, aby rzeczywiście nasza wiara w zmartwychwstanie, przyjmowanie Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina przybliżało nas każdego dnia do nieba. Każdego dnia. I dzisiaj, kiedy będziemy podchodzili znowu jednokierunkowym ruchem do całunu, będziemy, moi kochani, modlili się przy ranach Pana Jezusa ze względu na zmartwychwstanie. Boże, daj nam zdrowe ręce, aby były pełne dobrych uczynków zasługujących na niebo i potem podejdziemy do... Nie dotykamy całego całunu, tylko rany przy rękach i podchodzimy do ran przebitych stóp. Boże, daj nam zdrowe nogi, aby nas zaprowadziły do nieba. Tak troszkę poetycznie, ale wiadomo, że nogi mogą wszędzie zaprowadzić. A więc Boże, daj nam zdrowe ręce, aby były pełne dobrych uczynków. Boże, daj nam zdrowe nogi, aby nas zaprowadziły do nieba. Amen.